Tak, mogą Indianie, tak, dobrze, co jeszcze? A z jakimś takim zwierzęciem? Są niższe dźwięki, prawda? Tak, i teraz piorun. Pięknie, bardzo proszę. Ciężko być wiatrem, panie wietrze, prawda? Czego dzisiaj nowego się dowiedziałyście w teatrze? Jak tworzy się muzykę? Z jakich instrumentów, jakich rzeczy? Wiatr, deszcz, tak? Jak to się robi w teatrze? Różne instrumenty do wykonywania tych czynności. No ale właśnie, żeby taki deszcz robić, to czego używaliście? Bo ty chyba byłaś deszczem. Kamyczków małych. W takiej rurce? No. A burza? Tak, na przykład jest takie metalowe, a tym się porusza. Można mocno poruszyć, wtedy są głośne bardzo dźwięki. Taka metalowa blacha? Tak. Robiliśmy różne rzeczy, na przykład konie, sanie, burze, słońce. Taka muzyka dzisiaj powstała w teatrze? Tak. Oglądaliśmy tą dużą scenę i jak jest za kulisami. Są takie firanki ciemne i z nimi się wchodzi. Reflektory. To jest duża praca wykonana w pracowniach poszczególnych. Z drewna to są, ale bardzo piękne postacie, prawda? Więc mamy scenografię do Rybaka i Złotej Rybki. Krzysztof Zaręba, autor zajęć muzycznych organizowanych w czasie ferii w Teatrze Bajpomorski. Chyba nie trudno zarazić dzieci muzyką w teatrze. Nagle okazuje się, że deszcz robi się za pomocą kryształków, a burze za pomocą blachy. Tak, to są takie proste środki. Okazuje się, że nie potrzeba szukać w jakichś wybiórczych rzeczy koniecznie. Przecież otacza nas świat dźwięków, tak? Jeżeli się w nie wsłuchamy, to możemy je do wszystkiego dopasować. A teatr jest takim elementem podstawowym, gdzie właśnie działa na wyobraźnię głównie dźwięk. Owszem, i światło, i scenografia, i scenariusz, i gra aktorska, ale głównym przewodnikiem każdego spektaklu to jest muzyka. Nie szkoda trochę odkrywać te tajemnice teatralne? Nie wszyscy mają możliwość właśnie te posiąść tajemnice. Tylko dzieci, które rzeczywiście się interesują, których rodzice przyprowadzili tutaj. I to uważam, ten rąbek tajemnicy takim wyjątkowym gościom i takim dzieciom należy się po prostu odkryć. No i najważniejsze jest to, że dzieci same mogą rzeczywiście tych cennych przedmiotów dotknąć. Tu nie chodzi tylko o patrzenie, ale o to, że same tworzą tę muzykę w teatrze. Tak, i to jest takie chyba bodajże cenne. Dzisiaj naprawdę żal mówić, w szkołach jest to zaprzepaszczona sprawa. Nauki tej kultury w dziedzinie i plastyki, i muzyki, i poznawania dźwięków, i źródeł muzycznych, że to aż strach pomyśleć, że to kiedyś będzie młodzież głucha. Ale teatr daje tą możliwość i te warsztaty, żeby właśnie zarazić się czymś, żeby nie tylko komputer, nie tylko telewizja, ale coś fajnego. Zwykła blacha. A tyle radości. A tyle radości. Ty na czym grałaś dzisiaj? Dawałam jakby mniejsze sanie, ale to były takie dzwoneczki. Mi się podobało, jak poszliśmy na tą dużą scenę. Mi się najbardziej podobało właśnie, jak graliśmy i jak pan grał na pianinie. Mi się podobało zwiedzenie teatru i to udawanie burzy. A mi się podobało, jak graliśmy, jak zwiedzaliśmy kulisy. Miło spędziłyście czas? Tak.